To na razie to wygląda tak. Nie mam żadnych tutaj bloków, żeby to dokończyć. Musiałbym dopiero wykopać. W sumie jakąś tutaj taką mini kopalnię można by też u nich machnąć. I to by było dobre z tej strony tutaj. O, to by był taki domek górnika. Nie wiem, co bym mu jeszcze sprzedawał, ale... To są w ogóle te... To też tak nie bardzo. Może troszkę niżej? Hmm. To między domkami taki. To, tak śmiesznie akurat na tym wzgórzu jest. Albo po środku tutaj. O, tu jest to wzgórz... O. To jest dobre miejsce na takie coś. Dobra, jak to będzie kopać, jak użyję tego? Ojej. Szybko. Tylko właśnie trochę takiej różnorodności będzie fajnie. Śmieszny jest ten wzorek, co się robi na ścianach. Tu jeszcze koper. O-o. Nie, siedź tu, siedź! Ja pierniczę! Gdzie? Puść, wracaj tu, wracaj! To nie! Rrr. No i gdzie on polas? Widziałeś go? Hop. Chłop. Zebranie poszedł. Pewnie powiedzieć, że go przetrzymuje. Nic nie powiesz. Wracasz do swojego. Do swojej celi. Koledzy mogą cię odwiedzać, przecież to jest otwarte. To już nie dramatyzuj. O, i jedna rzecz, którą chciałem już na początku zrobić. Taka bardzo prosta i kosmetyczna, ale bardzo dobrze, fajnie wpływająca na wioskę. To jest dać tutaj, może niekoniecznie z tego, tylko z kobla, którego mam mało. No nie, zrobimy z tego może jednak. Wyrównać tutaj wszystkie te takie ścieżki, które są nierówne. Tak, żeby chodzenie po wiosce nie wymagało skakania. Kaczkę tam słyszę. To będzie komin wentylacyjny. Taki u wejścia. Niby miałem nie robić rzeczy, które nie mają sensu w samej grze, jako same w sobie. Ale jakoś tak mnie to... Rzekło, żeby coś takiego wydumać. W sumie to na... ten sposób już było. Dobra, teraz trzeba jakieś podpory tu wykombinować. Właśnie to kiepsko wychodzi w ten sposób. O, teraz to fajnie wygląda. W sensie przynajmniej ta dziura. To jest bez sensu. Bo tak, jak jeszcze to podeprę o skałę i podpiera ziemię, to jeszcze ma to jakiś tam sens. Tak. W takim moim tam rozumowaniu. Ale w innym wypadku, jak już jest tak po prostu ziemia do ziemi, to tak... Tak nie wiadomo, co autor miał na myśli. Muszę jakieś wielkie pole ziemniaków tu posadzić pod wioską. W wiosce nie ma gdzie, a pod wioską bym mógł. Tutaj albo tam. Nie, no z tej strony raczej pole ziemniaków. Najlepiej w tym rogu. No, to dobre by było. Tutaj system odpalania, żeby ten... Tylko wodę nie wiem, gdzie dać. Ała. Po środku najlepiej chyba. I po trzy szerokości i by było takie dość fajne, szerokie. O! Proca! Nie miałem procy.
Wreszcie jakiś fajny prezent. Proce chyba nie jest trudno zrobić, ale nigdy nie wpadłem na to. Jest szansa nad breakingiem. Czy mogę tym strzelać? Nie, ziemniakiem? Awesome! Na tym będzie leżeć, a na tym? Ale fajne. Ale po sunbreaking, jak się to nie zużywa? Czy to można jeszcze co innego na tym ten tłuc? Wow, tym się stawia bloki! Ale się nie atakuje. A, może jakbym strzałę wziął, to by zaatakował. O kurczę. Chciałem zjeść dirt. Ale fajnie, można tym stawiać bloki. To będą mi itemy wpadać. Nie, muszę cały płot przerobić. To byłoby bez sensu zrobić to tak blisko. Brrr. No, konkretne pole wyszło. Tu się postawi dispensery, tu się płot poprawi. Będzie dobrze. Z tym bym pohandlował, ale tak, green apple, baobab. No nie wiem, gdzie to rośnie. W tym sezonie w ogóle, ale... Sapling patterns. 3 na 3, ale wielkie. Ale fajny kolor. Takie wyraziste ma. Kurczę, jakbym go dorwał, to bym z niego budował. Okorowany też super wygląda. Ej, fajny. Och, te biązju. Baobab. Baobab rośnie, wiem, że w Afryce, więc automatycznie on gdzieś w tych ciepłych powinien. Co my mamy ciepło o tej porze roku? Tutaj coś. W tych rejonach, pod ekspiarkę i tu lecieć trzeba, żeby baobaba szukać. Przygotowanie na wyprawę. Jak stał, tak poszedł. Co mogłoby pójść nie tak? Wow! To jest jakiś villager. On jest przyjazny? Tak. Co on sprzedaje? O kurcze. Za łóżko. Skrzynka. Za ognisko. Soul speed, fire protection, stolen from the fallen nether kingdom. O kurcze. A Horusa można. Ale ta wymiana akurat dziwna. End crystal. Potion of regeneration. Arrow of potion. Nice! O, chyba usłyszał, że mu po chałupie łażę. A, tu TNT chowa dziad. Idzie za mną. Dobra, nie okradam ci, uspokój się. To chyba nie on wymyślił. Czekaj, czy tu też dojdzie za mną? Power Shamp. Wow! A zawartość tej to była ciekawa. Dobra, co my tu dalej mamy? O! Czyżby to był nie, to nie może być baobab, ale to jest coś... Kawowiec? Nie. Jungle. Czemu tu jest jungle na środku pustyni? Właśnie, tu jest jeszcze kawa i kawa ma jakieś fajne właściwości, ale nie mam pojęcia jakie. Też bym chciał kawę znaleźć. Jakie śmieszne zwierzątko. O, tu coś się biomy pokrzaczyły i poszła zima przez środek pustyni. Ciekawy domek. To jest widać zarośnięty. Wilczek pilnuje. Zrobimy mu... A, nie zrobimy mu sztuczki z nowym panem. Mięso, beetroot, turtle egg. O! Nie! Rozwaliłem jajko. O, mam jajko. Dobrze, że się pojedynczo zbierają, bo bym dwa zniszczył. Okej, okay, więcej w tej chacie nic ciekawego nie ma.
Wow! Wow! Co to jest? Awesome! Tego jeszcze nie widzę. Jakie to duże! Wreszcie coś ładnego! Znowu mi się zepsuł ten dodatek. Wow. No chyba sobie żartujesz, że mam tędy iść. Hehe. O-o. Oni sprintowali w ogóle. Tu jest skrzynka. Która na stówę coś odpala. Nie? Tak po prostu skrzynka? Ej, ale tu się już nic więcej nie dzieje. Nie wiem, coś mam tam jakieś w ofierze złożyć, czy co, czy tylko o co chodziło, że tu bić to. O, efekt się skończył. Mogę rąbać. Dobra, to się włącza w jakichś losowych momentach po prostu ten dźwięk i to wtedy robi ten efekt, a potwory nie są z tym powiązane. Okej, przełączamy tryb, bo ja już tak skończyłem się pomysły, co jeszcze tu mogę robić i szukać. I sobie tak to przeskanujemy na szybko. Zerknę, czy tu są jakieś czerwone proszki, czy cokolwiek. Czy to też lampy są tak o. Dobra, to już wiem, że te lampy też są tak o. Potwory. Czy są jakieś ciekawsze komnaty jeszcze z mocniejszymi potworami? Tu przeszedłem. Tej komnaty nie kojarzę. O, tu się nie dostałem. Dobra, jak ja tu powinienem wejść? Wejdę sobie normalnie. Gdzie jest wyjście z tego? Bym chciał tu legalnie wejść. To jest do góry. Tego zejścia na dół nie mogę znaleźć. To jest w ogóle jeszcze... Aha, to jest to główne wejście, miejsce. Z jakimiś ciekawymi zagwozdkami w ogóle. Tak, to jest to główne? Nie. Co? Ojej, jak to jest ogromne. A tu, aha, czyli to nie tyle, że w tą stronę, co w prawo po prostu. Ojej, jak tam fajnie na dole. Dobra, to teraz wiem, że tam chcę iść, tylko jak tam wejść? Wow, tu są jakieś super te redstone'owe. I to nie jedno. A prowadzi do czego? Do niczego. Dobra, nie mam całego dnia. Włażę tu tak, o. O matko. Ja muszę tu przejść ślaczkiem. Chyba. No tak na logikę. Jest zaznaczone. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa... O, co? Tego jest... A tu jest więcej. Dobra, jestem tu. Teraz do końca. Tak? Nie, raz, dwa, trzy.
Chyba mi zepsuł. Tak to wygląda. Jakby mi zepsuł. O, tu są jakieś cyferki jeszcze, ale jeszcze ciekawsze. Dobra, tylko ja sobie oświetlę te spawnery, bo one mi tutaj robią za dużo zawieruchy. Co to jest tu? Otwarłem sobie spawnera. Okej, to wszystko działa do tego jednego. Dobra, jedno zepsułem, drugie zepsułem, coś mi jeszcze zostało. Jedno zwykły. 1, 2, 3, 4. Czy to tylko ten robi znowu ten piston tutaj? Ta. O! Tu jest podpowiedź jakaś. 1 do 3. Co? 4, 3. 4, 3. 3 do 1. 4, 3. 3 do 1. 4 do 3. Może to wskazywać ma. 3 w jedynkę. Tu jest 3. Te. Dwójka w czwórkę. Jedynka w czwórkę. Zaświeciło się coś. O! Inny dźwięk był. Coś się otwarło? Gadajcie, o co chodzi. Jestem taki podekscytowany. Nigdy zagadek nie robiłem w grach. Coś otwarło, gdzieś otwarło, ja chcę to zobaczyć. Była inna muzyczka, coś się musiało otworzyć. Goni mnie gówno. Nie. Było dobrze na pewno, bo się jakiś inny dźwięk pojawił. Coś jakby zatrybiło, tylko... Gdzie i co? Ja tu nawet wejścia nie znalazłem. Wow! To było wcześniej? W sensie ta dziura? A, ale kucka są przecież normalnie. W sensie na shifcie, więc to jest przejście. Ło. A oni kucać nie potrafią. Slime jako... O kurczę, idź ty do slajmów. Jakieś parkury. O! Czyli trzeba iść tu. Pewnie skacząc tam górą, ale ja sobie pójdę tak. To jest kanał, czy jakaś wodna zagadka? Wodny labirynt. Ja wydaje mi się, że całe zwiedziłem. Coś tu było. Nie, chwila. Nie ma nic. Lol. Czyli tu coś musi być jednak. A jest. Super, tylko kopać nie mogę. O nie, małe gacki. Dobra, ciekawe przejście.
Tym się blokuje. Po co się to blokuje? Tu coś wyje. O kurde, co to jest? Elitarny zaciął się. O matko. Oni mają tarcze. Fajnie, że pojedynczo wchodzą, bo ciężko by było. Macie swój spawner? Tak. O, tu jest skrzynka najlepsza. Tak, najlepsza. Oprócz achievementów to w skrzynkach raczej nic ciekawego nie znajdę. To jest koniec? To chyba koniec. Tej niesamowitej wycieczki. Albo się zgubiłem, no dobra. Ojej, jak mnie już w kark boli. Dobra, zobaczmy już tym sposobem, czy to jest koniec. Tu była skrzynka, okej. Wow, to jest od czego mechanizm? Nie no, z czym się to łączy? Czy to jest po prostu tak ukryte tutaj? Nie, tak było, było miejsce tak w ten sposób. Aha, to jest od tych. To są komparatory, trzy, one są jakoś tam ustawione. I to wszystko idzie tu, 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 tu. Co? A, to mi się otwarło faktycznie. Ogromna lokacja. Fajnie, że ktoś takiego wybudował i później to do generatora wrzucili w ogóle. Teraz to by mi pasowało do domu ci wrócić. Bo baobaba nadal nie mam. No, to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć.